Mam plakaty do druku, chciałem wszystko zmienić, ale nie ma czasu. Wysłałem to, co jest, myślę, że będzie spoko. No i skupiamy się na kawce, żeby ją fajnie jakoś zaprezentować ludziom. Wybrałem się na spacer z Tomkiem Pieńczakiem, ilustratorem z wieloletnim stażem. Tomek od kilku lat mieszka w różnych miejscach na świecie. Spacerowaliśmy po ulicach Warszawy, jednocześnie odwiedzając przeróżne zakamarki głowy artysty. Rozmawialiśmy o procesie twórczym, odpuszczaniu, szukaniu w sobie, tęsknocie, ale też o prowadzeniu studia ilustracyjnego na własnych zasadach. Zapraszam. Brakowało mi miasta, takiego miasta typu właśnie Barcelona, żeby móc wyskoczyć do takiej Europy, do takiego miasta w Europie, które jest bardzo powiązane z lifestyle'em, z tym, co robimy na co dzień. Dlatego teraz podjęliśmy decyzję, że zostajemy w Europie właśnie na odludziu. Będziemy mogli w ciągu 2-3 godzin pojawić się w Barcelonie, w Madrycie, w ciągu 5 godzin w Warszawie, więc... Miałem taką dość mocną sesję i poczułem dość dużo takiej fajnej energii. Zacząłem już myśleć o tym, co się będzie działo, jak przyjedziemy do Warszawy, żeby zrobić fajne rzeczy dla ludzi bardziej. Bardzo miałem jakąś taką potrzebę przytulenia tych ludzi, którzy lubią kawę, ale nie mają właśnie tych... No tej zajawki na robienie tego, czy nie mając sprzętu, po prostu chcą sobie to odgrzać w kawiarce, ale mieć fajną kawę w domu, o zajebistej jakości. Takie życie na wyjeździe, no, wiąże się z tym, z koniecznością zbudowania wszystkiego od nowa. Jakby. Najtrudniejsze w tym jest to dla mnie, wejście w proces tworzenia w tym nowym miejscu. I z reguły 2-3 miesiące trwa takie klimatyzowanie się dla mnie w miejscu. I oczywiście to wygląda tak, że od samego początku działamy, ogarniamy, wszystko się fajnie dzieje, wszystko się toczy, ale jak patrzę na to z perspektywy potem po roku, to widzę, że te pierwsze 2-3 miesiące to były takie dzikie. Ucieczka w pracę też tuszowała jakąś tęsknotę i jakieś takie poczucie, że jesteśmy tu nowi, wielu rzeczy nie wiemy, wielu rzeczy nie znamy. No później poprzez jakieś doświadczenia, czy spotykanie innych ludzi, czy czujemy się bardziej wciągnięci w ten świat. Byliśmy w otoczeniu wiecznie uśmiechniętych ludzi. Kiedy doleciliśmy do Niemiec i zobaczyłem, że pani jest dla mnie niemiła w okienku, że ludzie są obcy, obojętni, dopiero poczułem różnicę tego, że byliśmy w pięknym miejscu i to był piękny czas, który dał nam wiele takiej ludzkiej energii po prostu, która jest nie do podrobienia. Nie ma tego. No. Myślisz o tym, że będzie taki moment, że stwierdzisz, że teraz tak przystopujemy sobie, pojedźmy sobie na miesiąc gdzieś, ale przez 11 miesięcy w roku to w jednym miejscu jesteśmy? Mam już cały plan na to, jak będzie wyglądał dom, jak będzie wyglądała pracownia, jak będzie wyglądała przestrzeń wspólna, jak będzie wyglądała przestrzeń dla gości, żeby ciągle ktoś mógł do nas przyjeżdżać, bo to w sumie byłby klucz, żeby móc zrobić komuś wakacje, jakby zadbać o innych ludzi. No ale na chwilę obecną to jest jeszcze moment taki, że czuję, że jest jeszcze praca do wykonania. Mi trzeba troszeczkę włożyć siły w poszukanie, nie tylko miejsca, ale w poszukaniu też coś w sobie jeszcze, w pobudowaniu pewnych rzeczy, zachowań, nawyków. Gdzie wszystko jest... Tak. To był dobry wybór. Nie widziałem go. Tutaj, okej. Okay. To było... Ilustracja robiona na event, który był tutaj. W sensie nie ilustracja na event, ale podczas tego eventu ten plakat był sprzedawany. Podczas cuppingu z Coffee Labem i to była też premiera kawki dla Coffee Labu. No, fajna historia, aż sobie zrobił zdjęcie. Schowany, nie wiedziałem, że tutaj wisi. Dobra. Dobra. Czy warto dla swojego procesu twórczego to robić, czy nie warto? Ja to lubię, ponieważ lubię sobie narzucać ograniczenia i burzyć jakiś taki bezpieczny świat, wygodny. No, dla mnie to jest kupa wolności. Bycie w innym miejscu, ciepłym miejscu powoduje, że wychodzę z jakichś schematów, w których tkwiłem, na przykład pracując w Polsce, w Warszawie. Dążyłem do realizacji zleceń i takiej pracy z klientem. Ilości dużo lub bardzo dużo. Jak wyjeżdżam sobie gdzieś, to mam takie flow, że już nic mnie nie obchodzi. I przedłużenie tego na jakiś dłuższy okres czasu jest super, super supportujące. Takie realizacje takich rzeczy, na które tutaj nie było czasu. Nie wiem, malowanie, rysowanie, kurde, szpatułką po piasku.
Normalnie uznałbym, że nie warto poświęcać czasu na coś, co nie jest rentowne, nie wiem. A tam jakoś z łatwością podłapywałem takie tematy i robiłem je i okazywało się, że świat się nie kończy. To nawet, że jesteś w innej strefie czasowej, mi daje ten luz, że nikt nie chce ode mnie niczego w tym momencie. Naprawdę, to jest takie, teoretycznie jest to w sumie pierdoła, ale wiem, że mam 5 godzin czasu, kiedy nikt do mnie nie odezwie się, poprzez maila nie zadzwoni, więc mogę robić sobie na co mam ochotę. Zajebiście to zajebiście wpływało na proces. Jaki mam kierunek? Idziemy sobie, wyszliśmy sobie z relaksu, ze śniadanka, idziemy Marszałkowską w kierunku nieznanym. To jest chyba problem wielu ludzi, że z jednej strony chcieliby tworzyć swoje rzeczy i po swojemu, z drugiej strony są zlecenia komercyjne, które dostarczają pieniędzy. Ty chyba masz tak, że robisz po swojemu i masz pieniądze. No w jakimś tak, no tak, można tak to spłaszczyć. No tak, ale to chciałem powiedzieć, że to jakieś lata walki w sumie, czy ja jakoś specjalnie o to walczyłem. No nie, robiłem i może jakaś taka szybka selekcja tego, co chcesz robić, czego nie chcesz robić. Tych przykładów, które znałem, że ktoś tam miał jakoś gorzej. Staram się nie myśleć o innych ludziach. Mam, sam mam dużo na głowie, więc zamartwianie się, że ktoś coś tam robi, czy mu to wychodzi, po prostu wyburza mnie albo na dół, albo ściąga mnie na smutno, albo wybija mnie jakoś w drugą stronę. Chodziłem do pracy po prostu, sumiennie wykonywałem swoją pracę i myślałem, co dalej. A teraz jest taki etap, że robię to, na co mam ochotę, rzeczywiście. To jest super, zajebiste. No, myślę, że sobie na to zasłużyłem. Masz czegoś w stylu, że tęsknoty, sentymentu, myślisz, że się czujesz najlepiej? Trochę jak Mike Tyson. Trochę mam tak, jak jestem. No, wiesz, wychodzę na miasto, sobie coś załatwić, spotykam znajomych i to jest super. No o tych ludzi chyba najbardziej chodzi. I o to, co się tutaj wydarzyło. Wyjeżdżam i tęsknię, potem wracam, cieszę się, ale wiem, że zaraz będę musiał znowu wyjechać, czy będę tęsknił. A jeżeli zostanę na stałe, to zabiorę sobie rzeczy, które dają mi szczęście i to jest, nie wiem, czy jest to jakoś do wyważenia, po prostu do zaakceptowania i dlatego cieszę się, że możemy tutaj być latem, zrobić fajnych rzeczy kilka i no i wyjechać troszeczkę, potęsknić i wrócić potem tacy głodni. Ale to też nie jest taka tęsknota z łzami w oczach, myślę, że to jest zdrowe. Widzę taką większą separację pomiędzy ludźmi, na przykład jak w Indonezji łatwiej było wejść w jakąś taką interakcję z przypadkową osobą, po prostu nawiązując kontakt wzrokowy uśmiech, żeby się nie zamartwiać, zauważać, że się martwię i zadać sobie pytanie, czemu to służy i po co. Albo sobie to przechylam na szale, że jeżeli mam się martwić, no to może lepiej jakbym myślał o tym, że będzie spoko i że będzie fajnie i z takim scenariuszem sobie iść dalej. No bo nie, i tak nie wiem, co się wydarzy, więc lepiej myśleć z mojej perspektywy o tym, że będzie dobrze się działo. Znaczy kluczem jest dla mnie jak najszybciej zauważyć sytuację, która może na mnie źle wpłynąć i ją po prostu gdzieś tak odbić albo puścić, żeby sobie przeleciała i nie wchodzić w nią. W stylu jadę na rowerze i komuś to przeszkadza, że jadę na rowerze, a jadę poprawnie. No, albo jadę na rowerze i ktoś mi wychodzi na drogę. Mogę po prostu przejechać, mogę też zwrócić uwagę tej osobie, ale też nie zawsze mi się chce, bo już jestem za tym, już to się wydarzyło, a ja już jedę dalej i mam swoją chmurkę, na której jestem i nie chcę tkwić w takiej sytuacji, więc no... W skali wielu dni w naszym życiu to nagle nabiera ogromnego znaczenia, nie? Oj tak, no ile to jest nawyk newsów. Odpuszczenia. Tak, 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 odpuszczenie jest super ważne. Jak się nauczyłeś odpuszczenia? Odpuszczania? Pewnego dnia przesiliło mi się wszystko. Mhm. I wprowadziło mnie w jakiś taki głęboki dół i nie wiem, jak to nazwać, ponieważ żaden lekarz tego nie stwierdził, bo byłem w odosobnieniu i stwierdziłem, że to, o czym kiedyś tam słyszałem, słuchałem i wiedziałem, że to jest okej,
mógłbym zacząć wdrażać, żeby się po prostu uratować. Musiałem wejść w praktykę, żeby się jakoś odbić od tego i cieszę się teraz z tej sytuacji, która była ciężka, bo była bardzo pouczająca. Odpuszczenie. Bez tej praktyki to brzmi jak slogan. Po prostu kolejny. Jest dużo takich miłych haseł, które widzę, że mają dobre intencje, ale nie znaczą dla mnie nic, dopóki nie doświadczę ich jakoś. Miałem też takie okresy, że robiłem jakieś rzeczy, ale nie wiedziałem, po co to robię. To w pewnym momencie mi się to rozmywało i takie miałem... No dobra, wstaję bardzo szybko, cisnę, żeby coś tam robić, ale w sumie nie wiem, po co to robię, więc może nie wiem, pójdę sobie poleżeć albo spać. I dla mnie taką receptą jest po prostu wstać rano i łapać się takiej rzeczy, robić rzeczy, które przynoszą radość i frajdę, że wstajesz i chcesz już to robić, bo zajebiście się będziesz czuł, bo masz jakąś, wymyśliłeś sobie jakąś misję, albo jest to, no masz jakiś cel na końcu. I nawet jak sobie gdzieś tam pracowałem przy takich, czy etatowo jeszcze, czy przy jakichś projektach, wymyślałem sobie jakieś rzeczy, które pobocznie mogę realizować po godzinach. I pamiętam swoją pierwszą pracę, taką agencyjną jako grafik, kiedy myślałem sobie, że kurde, kiedyś te rzeczy będę robił w swoim biznesie, więc będę musiał się ich kiedyś nauczyć, więc uczę się ich teraz. To nie jest tak, że teraz marnuję czas, czy jestem niezadowolony, że to nie będzie dla mnie czarna magia i będę mógł tym jakoś pokierować, więc to wiedza się przydaje. Takie tłumaczenie sobie, ale trzymanie tego projektu takiego pobocznego, że czeka tam jakaś zajawa, gdzieś pomagała mi zawsze tlić ten taki płomień zajaweczki, że coś tam na mnie czeka fajnego takiego do zrobienia, w co ja wierzę i co ja chcę, żeby się urzeczywistniło już teraz, czy tam nawet za rok, może za dwa. Gdyby ty masz jakąś odgórną rzecz, do której dążysz? Mam taką odgórną ochotę czuć się w określony sposób. Bardziej myślę o tym, jak chcę się czuć i do tego te rzeczy się, powiedzmy, dzieją same później. Okej, zróbmy coś, to będzie takie i owakie, ale chciałbym się czuć w taki sposób. Chciałbym, żeby ludzie, którzy otrą się o daną rzecz, też się jakoś mogli poczuć, żeby jakoś wpłynęło to na nich w jakiś określony sposób. No i myślę, że do osiągnięcia tego celu moglibyśmy spróbować zrobić taką rzecz lub taką rzecz. Ostatnio robiliśmy sobie dwuosobowe warsztaty, którym przywidziłem z Joanną. Odnośnie tego, w jakim miejscu chcemy być, jak chcemy działać, co chcemy zrealizować, jakie projekty zrobić, to fajnie nas ustawia na kolejny kwartał. Zjazdy korporacyjne, tylko że we dwójkę. Na początku było sprawdzanie mapy, gdzie można polecieć, bo świat jest w miarę otwarty teraz, więc można wybrać wiele kierunków. Zmieniłem perspektywę właśnie na to, jak chcemy się czuć, co chcemy zrobić, po co chcemy tam jechać, żeby zwiedzić jakieś miejsce, żeby zrobić jakiś projekt, uprawiać jakiś sport, czerpać korzyści ze słońca, chodzić po górach, jakby o co chodzi. I wtedy lista tych miejsc automatycznie zaczęła się wykruszać, bo to nie jest dla nas teraz, to nie jest dla nas. I mogliśmy sobie wybrać z takiego, no dość już wąskiego worka możliwości, przez co łatwiej było podjąć decyzję nam i wiedzieliśmy, o co nam chodzi. I to było takie mega pomocne właśnie. Odpady deszcz. Pada deszcz, no. Ja lubię mieć porządek i w sobie, i dookoła siebie, i mieć umyte naczynia na bieżąco, i dbać o takie rzeczy drobne. To takie naprawdę przyziemne, drobne rzeczy. Mam takie poczucie, że jeżeli zadbam i podniosę papierek, który leży przede mną, a nie zignoruję go, to też zadbam o jakiś brudek też w pracy, w relacji. Freestyle jest fajny. A jak ma się porządek, to można freestylować sobie jeszcze w białych rękawiczkach i to jest zajebiste. Jest kawka jakaś, chcemy kawkę? Co chcemy zrobić teraz? Co my tu mamy? A ty na czym teraz głównie zarabiasz? Z czego masz głównie przychód? Było ilustracje, jakieś side projekty, jak to wygląda? Joanna wie. Mam ten komfort, że mogę robić rzeczy, wymyślać, jakie rzeczy sobie robić, ale no nie, tak mówiąc poważnie, bo rzeczywiście Joanna tutaj
pilnuje tych kwestii formalnych i Anna pilnuje umów, faktur. Otworzyliśmy projekt Slow Talks, to jest portal o treściach rozwojowych, które płyną od Joanny. Są z tego korzystą, są to zajebiste rzeczy. Do tego Joanna robi podcast, newsletter, to są takie treści darmowe dla ludzi. No sprzedaż prac moich, to jest też takie fajne źródło. No, teraz pojawiło się Gruo, więc Gruo też jest teraz na liście przychodów. To była też duża inwestycja z naszej strony, którą musieliśmy najpierw zwrócić. Na szczęście jesteśmy w czteroosobowym teamie, gdzie Ola myśli o ubraniach, Piotr o księgowości i sprawach formalnych, Joanna nadzoruje proces, a ja sobie też myślę o jakich rzeczach, w jaką stronę to pójść. I Piotr i Joanną mogą pilnować tych kwestii formalnych, więc to jest też zajebiste, że ja nie muszę w tym być. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje wokół naszej firmy. Jestem prezesem spółki. Mogę być w tym świecie odklejony, takim kreatywnym cały czas. Ze współpracy Joanny. Z jej profilu czujemy dużą odpowiedzialność za to, co pokazujemy w internecie, bo widzimy, jak ludzie się zachowują, że idą za czymś w ciemno i odrzuciliśmy dużo też produktów, które były niezgodne z nami. Pojutrze mamy premierę kawy, którą robimy z Coffee Labem. Coffee Dealer to jest też taki projekt, który totalnie nie był stworzony pod monetyzację i pod to, jak to będzie zarabiać. Te kwestie uzgodniliśmy prawie na końcu. W sumie to jest ciekawe. No, dużo masz samodzielność, jednocześnie jesteś częścią zespołu, nie? W sensie... Tak. Gdyby nie ludzie dookoła, to no, mogłoby się posypać sporo układanki. Nic by się nie wydarzyło. Gdyby nie ludzie dookoła, nic by się nie wydarzyło. Także bardzo dobrze to zrozumiałem, bo przez długi czas pracowałem sam, wszystko sam, prowadziłem firmę sam, prowadziłem Gruo sam, wysyłki robiłem sam. Fajnie było być w tych procesach, nauczyć się. Jednak brakowało czasu, tchu, siły później już. Oddechu, do dociągania projektu w jakiejś tam jakości do końca. I też nie chodzi o delegowanie każdej rzeczy na świecie, bo po prostu fajnie być czasami częścią projektu, też tak projektowo. Lubię to. Ale no, ludzie dookoła są mega istotni. Teraz mam mega zajawę na to, żeby robić rzeczy razem z kimś i właśnie łączyć się i robić rzeczy wspólnie. Każdy daje jakieś kompetencje, które są niepowtarzalne. Energię swoją, ludzką, jakąś perspektywę. No i róbmy to, nie? W sumie można podziwiać świat z perspektywy zadu konia końskiego. Ale co jest to interesujące. Chciałem cię jeszcze zapytać o rolę Joanny w twoim życiu. Rola Joanny w moim życiu jest bardzo ważna i kluczowa i istotna, ponieważ wszystkie szaleństwa przeżywamy razem i w sumie to chodzi o to, żeby być razem, przez to też miejsce straci tak na znaczeniu. Dajemy sobie przestrzeń do życia, taką dużo oddechu, jakieś samodzielne rzeczy, no ale też jest to specyficzna relacja, bo oprócz tego, że jest moją żoną i żyjemy razem i podróżujemy, to pracujemy razem, realizujemy projekty razem, jesteśmy w sumie cały czas w czymś. Ratujemy się w kryzysowych sytuacjach wzajemnie. Dużo żartujemy, mamy ciągle bekę z czegoś. To jest zajebiste, że możemy sobie tworzyć ten nasz mikroświat taki wesoły i fajny, jaki chcemy, żeby był. I myślę, że w pojedynkę byłoby to ciężkie, nawet nie chciałbym sobie tego wyobrażać. I myślę, że ta energia dwóch osób, taka zażarta i działająca, powoduje to, że decydujemy się na pewne rzeczy, bo w sumie jesteśmy też różnymi osobami o różnych energiach. Daje mi też przestrzeń na robienie wielu rzeczy takich zwariowanych na przykład, które widzi, że dają mi radość, a które w mojej opinii, które ja sobie sam chcę zabrać, ponieważ uważam, że one nie są ważne, ponieważ na ten moment na przykład nie monetyzują się, a ona widzi, że w tym momencie służy mi coś innego i nieważne, że czy to zarabia, czy nie, że to jest jakieś moje przekonanie i też mi tworzy jakiś świat, żebym mógł się bawić. Ciekawa rzecz wyszła z tej relacji, co do której nigdy nie było jakichś specjalnych oczekiwań, wyobrażeń, że coś musi być jakieś takie śmakie. Po prostu sobie wjechaliśmy na taki flow i to tak trwa już ileś tam lat, chyba 8. Tramwaj. Jedziemy za darmo. Następny przystanek. Aha. Wspaniale, ale się jara.
nie wiem, czy chcę teraz dzielić się swoją pracą z markami. Ilustracja, którą ja prowadzę, ona ma też napędzać sprzedaż w jakiś sposób. Ma przedstawiać produkt w bardziej atrakcyjnym świetle albo tworzyć go bardziej atrakcyjnym. Zastępuje wypływ moich ilustracji na rynek w ten sposób. No bo te marki też realizują swoje strategie w swój sposób. To już nie konsultujemy tego, konsultowaliśmy to na początku tworzenia takich prac. Celować ze swoimi pracami tylko w takie projekty, w które chcę, żeby moja ilustracja czy moja praca była tam i to w perspektywie kilku lat najbliższych, że ona się utrzyma, będzie sobie pracowała, będę ją widział i będę z niej zadowolony. I odcinanie sobie głównego źródła dochodu, ciężko to wpisać w jakąś poradę biznesową w podręczniku, ale no tak czuję i taką decyzję podjęliśmy właśnie tutaj z Joanną jako studio, a teraz sobie realizujemy projekty, na jakie mam ochotę. I malowaliśmy przed szkole i była zajawa. Było super śmieszne. Teraz chodzimy, pracujemy. Teraz chodzimy, patrz Gabrysia, będziesz miała vloga. Możesz się przedstawić. No, robimy. Fajnie? Prace się już posprzedawały, kawka się posprzedawała, jest wczesna godzina, więc super. I dostałem już feedback, że na tych naszych spotkaniach są super ludzie. I już ktoś to zauważył, więc cieszę się. Tomaszku, synu, jesteśmy z siebie niezwykle dumni, o czym na pewno wiesz, ale potwierdzamy to tu, teraz, w tym miejscu. Dołączył się do taty, bardzo, bardzo dumnie, bardzo cię kochamy, jesteś przespaniały. Dużo pracuję, można by go nazwać pracoholikiem. Tomek, ty jesteś pracoholikiem? Zaklinam, że nie, ale chyba jednak tak. Miałem odpoczywać w Polsce, nie udało się, i że miałem odpoczywać na Bali, też się nie udało. Robię to, co lubię, tylko jest tego czasami za dużo. A może to właśnie na tym polega pracoholizm, nie wiem.